Minęła 18.30, czas na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Andrzej Buchowski, witam Państwa. Zobaczmy, czym dziś żył nasz region. Będą kolejne zmiany w gospodarowaniu odpadami. Wielką zmianą nie było rewolucją to, że trzeba segregować odpady, ale sposób ich oddawania. Fajny nauczyciel, czyli jaki? Uczniowie mają swój wzór. Być miły. Musi być bardzo spokojny. W Kurierze także spojrzymy przyjaznym okiem na okularników. Dlaczego? O tym już za chwilę. Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy śmieciowej. Obecna obowiązuje od 2 lat. Budziła wiele obaw i wciąż jeszcze rodzi kłopoty. Ale zarówno mieszkańcy, jak i samorządy, na które spadł obowiązek gospodarowania odpadami, radzą sobie z nią coraz lepiej. W przyszłym roku mają jednak nastąpić kolejne zmiany. Ma być usprawniony recykling. Czy jest to konieczne, sprawdzał Mariusz Droszcz. Mieszkańcy gminy Pawłowiczki od 18 lat segregują śmieci. Jak mówi Anna Wołkowiecka, wprowadzone 2 lata temu przepisy regulujące te kwestie to dla niej jedynie czysta formalność. Segreguje odpady i są regularnie wywożone, także nic nie zalega. Jest to może trochę bardziej pracochłonne, ale wygodne. Dla naszych mieszkańców nie było wielką zmianą, nie było rewolucją to, że trzeba segregować odpady, ale sposób ich oddawania. Sołtys Grudyni Małej też widzi sporą różnicę w gospodarce odpadami. W indywidualnych gospodarstwach sprawa segregacji śmieci udało się. Aby zapobiec wyrzucaniu śmieci w lasach, na postojach zamontowano kosze. Podczas patroli w terenie strażnicy leśni pouczają i nakładają kary na śmiecących. Odkąd ludność ma obowiązek posiadać kubły na śmieci w swoich posesjach, w lasach radykalnie zmniejszyła się ilość śmieci. Ale nie we wszystkich gminach jest dobrze. Niektóre w ciągu roku zbierają od jednego mieszkańca 100 kg odpadów, a inne nawet 0,5 tony. Wymaga to, myślę, dokładnego przyjrzenia się, co się dzieje z tymi odpadami, bo dla mnie to trochę niemożliwe jest, ażeby też takie różnice były. Tymczasem w czerwcu przyszłego roku gospodarka odpadami znów ma się zmienić. Jeśli gminy chcą otrzymać pieniądze, muszą mieć zatwierdzone przez Sejmik Województwa plany inwestycyjne. Jest dosyć długi okres opiniowania tych planów, bo można powiedzieć, na opiniowanie potrzebujemy ustawowo gdzieś około 3-4 miesięcy. Na Opolszczyźnie potrzebne są nowe instalacje, najbardziej takie, które pomogą oddzielić odpady, by móc je powtórnie przetworzyć. Co zrobić, żeby szkoła nie kojarzyła się dzieciom z nudą, a lekcje trudnych przedmiotów były dla nich łatwe w odbiorze? Prawie wszystko zależy od nauczyciela i jego podejścia do uczniów. O tym mówiono podczas konferencji Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń. A Anna Święcicka sprawdzała, czy w praktyce lekcje bywają ciekawe. Czytanie, pisanie, słuchanie. Z tym najczęściej kojarzy się nam nauka w szkole. Lekcje wcale jednak nie muszą być nudne. Mogą być ciekawe i atrakcyjne. Bardzo pomocne w zajęciach są na przykład tablice interaktywne. To zachęca też dzieciaki, kiedy nie tylko jest to patrzenie się w książkę, przepisywanie, pisanie, tylko wtedy, kiedy mogą coś zobaczyć, dotknąć, podejść, podkreślić. Dobrym sposobem są też zajęcia manualne. Największą trudność sprawiają uczniom zadania z tekstem, ale i na to jest metoda. Rysujemy tą sytuację, tak? I dla dzieci takich mniej logicznych, ta sytuacja jest wtedy, ono widzi tą sytuację. Dużym wyzwaniem dla nauczycieli są te najmłodsze dzieci z klas 1-3. Szybko się nudzą, więc wciąż trzeba wymyślać coś, co zachęci je do nauki. Przeprowadzać różne doświadczenia, korzystać z wiedzy rodziców, a także z tego, że pracują w różnych ciekawych miejscach, do których nas zapraszają. Tak naprawdę to dzieci wiedzą najlepiej, czego oczekują. W matematyce bym chciała, żeby nie szło to tak powoli, żebyśmy codziennie na komputerze grali. Na polskim, żebyśmy codziennie nie dostawali zadania domowego. Nad tymi życzeniami trzeba się zastanowić. Teraz jeszcze jedna wskazówka dla nauczycieli. Dzieci bardzo konkretnie opisały tego idealnego. Być miły, musi być bardzo spokojny. Cech, jakie powinien mieć idealny nauczyciel, jest dużo więcej. W kwestii ideału pewnie nauczyciele też mają swoje zdanie co do uczniów, ale o tym powiemy przy innej okazji. Anna Święcicka, Kurier Opolski.
Brzescy saperzy mają nowego szefa. Jednostką będzie teraz dowodził pułkownik Marek Golan, który przejął obowiązki od pułkownika Jana Pajestka. Pierwszy awansuje, drugi przechodzi w stan rezerwy. Niby normalny żołnierski los, ale nie obyło się bez wzruszeń. Anna Świderska. Obaj dowódcy przemaszerowali dziś przed żołnierzami i uroczyście przekazali sobie sztandar. Jednostka powstała w 1944 roku. Dwa lata później przeniesiono ją do brzegu. Dziś służy tu około 800 żołnierzy, w tym około 30 kobiet. Pracują na misjach na całym świecie, ale mieszkańcy Opolszczyzny najbardziej znają patrol rozminowania. To właśnie brzescy saperzy. Tylko w ubiegłym roku prawie 400 razy usuwali niewybuchy i niewypały. Pozostałości po II wojnie światowej. Ale to tylko część ich zadań. Jesteśmy przygotowani i dyspozycyjni na wypadek wystąpienia powodzi, wiatrołomów, czyli po przejściu jakiś wichur. Mamy także sprzęt do tego, żeby prowadzić tą ewakuację w sposób szybki i zorganizowany. Pamiętajcie, to co zawsze powtarzałem, najpierw człowiek, potem żołnierz, a problemy rozwiążą się same. Po 7 latach kierowania pułkownik Jan Pajestka pożegnał się z jednostką. Nie zapomniał jednak podziękować żołnierzom. Wielki ukłon w kierunku szeregowych. Oni pracują na mnie i oni budują mój wizerunek wśród przełożonych. Nowy dowódca służył dotąd w Inspektoracie Rodzajów Wojsk. Jak przekonuje, jego zadaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu jednostki, dobrze ocenianej przez szefostwo sił zbrojnych. Zapowiada też, że brzescy saperzy będą blisko ludzi. Będę namawiał wszystkich, żeby uczestniczyli zarówno w życiu społecznym, kulturalnym, jak i sportowym. Dziś nastąpiła uroczysta zmiana warty. Dotychczasowy dowódca będzie jednak pełnił swoje obowiązki jeszcze do 14 października. Anna Świderska, Kurier Opolski. Zarząd województwa przedstawił szczegóły dotyczące finansowego wsparcia dla przedsiębiorców. Przeznaczy na to ponad 100 milionów złotych. Będą też pieniądze dla lokalnych grup działania. Pożyczki są jak gdyby aktywne, czyli te pieniądze są zaangażowane u naszych przedsiębiorców. W różnym okresie będą spływały zwroty. I teraz Ministerstwo Finansów na naszą prośbę, na prośbę marszałków wyraziło zgodę, że te 102 miliony złotych plus odsetki, które tam narosły w tych trzech funduszach, a w naszym przypadku to jest 23 miliony złotych, stanowią jak gdyby pieniądze województwa opolskiego. I nie są pieniędzmi europejskimi, czyli można powiedzieć, że budujemy sobie tak naprawdę dla naszych przyszłych pokoleń pewien fundusz rozwojowy, czyli mamy 125 milionów złotych, które będą obracane u przedsiębiorców przez następne lata, przez następne dziesiątki lat. Na nowe pieniądze mogą też liczyć lokalne grupy działania. Będą one przeznaczone na realizację konkretnych przedsięwzięć. Ponad 2 miliony złotych chcą pozyskać władze regionu na finansowanie zabiegów wszczepiania endoprotez. To na razie plany. Pewne jest natomiast, że na Opolszczyznę mają przyjechać nowe składy pociągów. Z dobrych informacji mamy jeszcze jedną. Na Opolszczyźnie spada bezrobocie. Internet jest coraz bardziej dostępny. Korzystamy z niego, by się komunikować, znaleźć informacje i pracować. Jak wykorzystać sieć do rozwoju firm? Na ten temat dyskutowano dziś w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Ta konferencja została zorganizowana po to, żeby uświadomić biznesmenów, kadrę menedżerską, właścicieli firm, prezesów, kadrę zarządu w tym, czym jest internet i do czego on służy, jak można z niego skorzystać. Tak samo jak w życiu, czyli w sklepach stacjonarnych, mamy sprzedaż rzeczy i mamy sprzedaż usług. Sprzedaż rzeczy oczywiście teraz hit na modę w sieci, wszelkie panie, które mogą coś uszyć, sprzedać, pokazać się, zaprojektować. Wejście dzisiaj do galerii handlowej jest bardzo drogie, więc taka sprzedaż w sieci jest na pewno alternatywą. Chcemy zwiększyć widoczność naszej firmy w internecie. Chcemy znaleźć sposoby na to, żeby być wyżej pozycjonowanym. Na przykład chcemy dowiedzieć się, co robić, ażeby nasi potencjalni klienci, wchodząc na naszą stronę, lepiej nas odbierali. Czy beton może być piękny? Okazuje się, że może. Tak przynajmniej twierdzi profesor doktor habilitowany Wiesław Kurdowski, światowy autorytet naukowy w zakresie chemii, cementu i technologii budowlanych. Związany na stałe z Krakowem, dziś na Politechnice Opolskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Małgorzata Lis-Skupińska. No.
Jak mówi profesor Wiesław Kurdowski, w jego działalności naukowej czołowe miejsce zajmuje współpraca z Politechniką Opolską. Trwa od prawie 30 lat, dlatego tak ceni sobie tytuł, który dziś otrzymał. Dla mnie dowód wielkiej przyjaźni ludzi. I to szczególnie za serce łapię, że wszyscy, którzy tu są, z młodym rektorem, jego magnificencją Politechniki Opolskiej, rzeczywiście mnie lubią i szanują. Wartość współpracy nie tylko tej naukowej podkreśla również rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marek Tukiendorf. Nie ma w tej chwili działania żadnego, w szczególności na uczelniach, bez przyjaźni. Profesor Kurdowski był jednym z pionierów w ogóle powstawania naszego wydziału, potem jego wielkim przyjacielem. Nauczyciel musi być przyjacielem. Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa przygotowała profesor Stefania Grzeszczyk. Cenimy go również za to, że opublikował w swoim życiu nie tylko wiele cennych publikacji, z których mogą korzystać studenci, ale również za książki, które były i są dla studentów podstawową wiedzą. Profesor Kurdowski jest piątym doktorem honoris causa Politechniki Opolskiej. I to jest chyba największy mój sukces, że mam tylu przyjaciół, którzy się do mnie przyznają. Małgorzata Lis-Skupińska, Kurier Opolski. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego. Przed nami skrót pozostałych informacji z regionu. Komitet Wyborczy Razem zorganizował dziś w kilku miastach w Polsce konferencje, na których skrytykował funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych. W Opolu mówili o tym Joanna Broniewska i Jerzy Przystajko. Młodzi politycy są przeciwni zwalnianiu z podatków zagranicznych inwestorów. Ryszard Wilczyński, kandydat do parlamentu z listy Platformy Obywatelskiej, skrytykował dziś ostry język kampanijnych wypowiedzi i zachowań posła Patryka Jakiego. Poinformował również, że na Opolszczyźnie nie będzie ośrodków dla uchodźców. Kandydat chce wznowić pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie ludności. Nowy rok akademicki zainaugurowali doktoranci. Podczas uroczystości wykład w ramach tzw. złotej serii wykładów otwartych wygłosiła profesor Maria Prussak, autorka licznych rozpraw dotyczących rozwoju humanistyki. Portret odległego kraju stworzony bez wyjeżdżania z Polski. Fotograf Tomasz Wiech, który ze względów zdrowotnych nie pojawił się dziś na otwarciu swojej wystawy Paragwaj, zobrazował właśnie to miejsce. Do każdego portretu dołączony jest krótki, subiektywny opis Paragwaju. Wystawę zorganizowaną w ramach 5. Opolskiego Festiwalu Fotografii można oglądać w aneksie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Przez wiele dni szukała jej cała rodzina. Dzięki naszej pomocy znalazła drogę do domu. W poniedziałkowym Kurierze mówiliśmy o zaginionej suczce Suzy. Dziś otrzymaliśmy dobrą wiadomość od właścicielki, że zagubiona psina się odnalazła. Szczęście znów zapanowało wśród domowników i tylko żal, że nie możemy pokazać radosnego merdania ogonkiem. A teraz zaglądamy na muzyczną scenę Drumfest. Tym razem nie perkusja, a gitary są w centrum uwagi. Fuzja muzyki klasycznej, rocka, bluesa i jazzu. To styl zespołu California Guitar Trio, który po raz drugi przyjechał do Polski. Za kilkanaście minut rozpocznie się ich koncert w Filharmonii Opolskiej. Jest szansa, że jeszcze Państwo zdążą, a jeśli nie, proszę posłuchać, jaka muzyczna uczta Was omija. Byliśmy studentami, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz 24 lata temu. Przez te wszystkie lata zagraliśmy mnóstwo koncertów. Podróżowaliśmy po całym świecie. 20 lat temu przylecieliśmy do Warszawy z grupą King Crimson. Muszę przyznać, że Polska bardzo się zmieniła. My wciąż staramy się grać jak najlepiej. Coś, co zapewne zaskakuje publiczność, to tak zwany surf music. Ten styl został wymyślony w Kalifornii 60 lat temu. Trudno jednoznacznie wytłumaczyć, jaki to rodzaj muzyki. Kiedyś grano go dosłownie na plażach. To mieszanka różnych stylów, która była bardzo popularna w Japonii.
A że jeden z nas pochodzi z kraju kwitnącej wiśni, więc postanowiliśmy wpleść tę muzykę w nasz repertuar. I na koniec kuriera spójrzmy prawdzie w oczy i stańmy oko w oko z dzisiejszym Światowym Dniem Wzroku. Okularników nie spuszczaliśmy dziś z oczu i bez mrugnięcia okiem przyjrzeliśmy się, czy nikt nie mydli im oczu. Zobaczcie Państwo, co przygotowała Natalia Janus. Nie bez znaczenia jest powiedzenie, że oczy są zwierciadłem duszy. Co zatem można z nich wyczytać? Można wyczytać złość, nienawiść, smutek, radość, żal. Oczy bardzo dużo wyrażają. Również kolor oczu bardzo dużo mówi. I tak oczy ciemne należą do osób temperamentnych. Niebieskie cechują ludzi dobrych, a zielone stałych w uczuciach. Ale nie tylko kolor może nam coś powiedzieć o człowieku. Możemy się dowiedzieć, czy ktoś jest nami zainteresowany, prawda? Ponieważ kiedy ktoś jest nami zainteresowany, jego źrenice się rozszerzają. Podobnie jak wtedy, kiedy odczuwamy pozytywne emocje. Ci, którzy noszą okulary, może dostrzegają dużo więcej w oczach innych. Jedni noszą je z konieczności, drudzy, by być trendy. Jedno i drugie. Z jednej strony chodzi nam o to, żeby nasi klienci przede wszystkim dobrze widzieli, a z drugiej strony o to, żeby dobrze wyglądali. Okulary polecam każdemu. Noszę od urodzenia. Kiedyś stanowiły dla mnie może jakąś przeszkodę, teraz wręcz przeciwnie, stanowią dobre uzupełnienie. Osób z wadami wzroku jest coraz więcej. Specjaliści stawiają więc na mocną profilaktykę. Bardzo dużo osób teraz pracuje przy komputerach. To wywołuje problemy z napięciem akomodacji, wywołuje też wady wzroku, krótkowzroczność na przykład. I dużo osób potrzebuje takiego lekkiego wsparcia, żeby zobaczyć coś lepiej z daleka na przykład. Lekkie czy mocniejsze wsparcie, to już zależy od potrzeb. Ważne jednak także, byśmy niezależnie od wad, przez różowe okulary patrzyli na świat. Ciekawe, czy różowe okulary ma nowy dyrektor teatru imienia Jana Kochanowskiego. Norbert Rakowski przejął opolską scenę dramatyczną w nie najlepszej sytuacji finansowej. Zapytam go o to już za chwilę w rozmowie dnia. Przedtem jednak wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszam do zobaczenia już za kilka minut, a wieczorne wydanie Kuriera o 21.45. Czekamy na maile i telefony. Bądźcie Państwo z nami.